Jeden człowiek, dwie ekshumacje, trzy pogrzeby. To w największym skrócie dramatyczna historia Jana Rodowicza Anody. Dlaczego ten bohater wojenny, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, kawaler Virtuti Militari, został patronem nagrody dla bohaterów czasu pokoju? Jeśli chcesz się tego dowiedzieć i poznać bohaterkę współczesną, panią Mirosławę Gruszczyk, oglądaj nas dalej. Jan Rodowicz Anoda urodził się w marcu 1923 roku. Uczęszczał do gimnazjum i liceum imienia Stefana Batorego, w którym właśnie się znajdujemy, w auli, której przedwojenny wygląd niedawno został przywrócony. Zatem Anoda mógł oglądać tę aulę w takim właśnie stanie w czasie szkolnych uroczystości. Małą maturę napisał w 1939 roku. Naukę w liceum musiał kontynuować na tajnych kompletach, ponieważ Niemcy wyrzucili Batorego z zajmowanego budynku. Pomyślnie zakończył liceum maturą w 1941 roku. Kształtował swój charakter jako harcerz 23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, słynnej Pomarańczarni. Zatem niejako automatycznie przeszedł do konspiracji szaroszeregowej. Uczestniczył w akcji pod Arsenałem, gdzie dowodził sekcją Butelki. Był pod Celestynowem czy Sieczychami. W czasie powstania walczył w batalionie Zośka. Ciężko ranny na Woli prawie miesiąc spędził w szpitalu. Pod koniec sierpnia w innym szpitalu pod gruzami zginął starszy brat Janka, Zygmunt, również Batorak. Gdy wrócił do swojego oddziału podczas piekielnych, straszliwych walk tutaj w okolicy szkoły na Czerniakowie, ponownie został ranny. Jakimś cudem przeżył przeprawę przez Wisłę na jej praski brzeg pod niemieckim ogniem i znowu kilka miesięcy musiał spędzić w szpitalu, by odzyskać zdrowie. A po wojnie? Początkowo działał w konspiracji, ale we wrześniu 1945 roku ujawnił się na wezwanie dawnego dowódcy zgrupowania Radosław, pułkownika Jana Mazurkiewicza. Wydawało się, że będzie wreszcie mógł żyć normalnie. Miał narzeczoną. Wznowił studia na Politechnice Warszawskiej, najpierw na Wydziale Elektrycznym, a po dwóch latach, kiedy poprawił się stan jego zdrowia, przede wszystkim władza w ręce, przeniósł się na wymarzoną architekturę. Organizował studenckie uroczystości, integrował swoje środowisko podczas wyjazdów zimowych czy letnich, zajmował się szukaniem poległych kolegów z Zośki, ich ekshumacjami i chowaniem na wojskowych powązkach. Stworzył wreszcie archiwum batalionu Zośka. Można powiedzieć, że był niestrudzony, chciał działać. I taki właśnie człowiek w Wigilię 1948 roku zostaje aresztowany przez UB. Trafił do gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na ulicę Koszykową. Tam po dwóch tygodniach, 7 stycznia 1949 roku, w okolicznościach do dzisiaj niewyjaśnionych, stracił życie. Co się stało, nie wiemy. Rodzina dowiedziała się o śmierci syna po kilku miesiącach. Bliscy ekshumowali Janka i pochowali go w rodzinnym grobie na Starych Powązkach. Jaki był Anoda? Na szkolnych zdjęciach widać małego, pucołowatego chłopaka, który jednak z czasem stał się wysokim, przystojnym mężczyzną. Być może jako uczeń, podobnie jak jego koledzy, zjeżdżał po tej balustradzie. Dodajmy, że chłopaki mieli fantazję i robili to na stojąco. Uwielbienie dla sportu, dla aktywności fizycznej pozostanie Anodzie do końca życia. Dowodem tego narciarskie wyjazdy z Zośkowcami po wojnie czy motocyklowy rajd po Pomorzu. Jeden z przyjaciół Janka wspominał, że próbował w nim odnaleźć cechy Herosa, ale nie mógł tego zrobić. Anoda pozostawał cały czas tym samym ciepłym przyjacielem, uśmiechniętym człowiekiem. Tylko od czasu do czasu na dnie jego uśmiechu pojawiał się taki stalowo-szary błysk człowieka, który przemaszerował przez piekło. A wiemy, że Anoda przemaszerował przez nie. Na szczęście wojna nie zniszczyła jego osobowości i do końca życia zachował taką dziecięcą ufność w drugiego człowieka. Miał w sobie coś, co przyciągało innych. Przede wszystkim, czy w wojnie, czy w pokoju, wszyscy jego przyjaciele wiedzieli, że on wie, co należy zrobić, dlatego tak bardzo odczuwali potem jego stratę. Dla niego pomaganie innym było czymś zupełnie naturalnym, tak jak oddychanie. Angażował się w inicjatywy całym sercem, czy to będzie archiwum Zośki, czy to będą ekshumacje kolegów. Ale przede wszystkim okazał się człowiekiem niezwykle dojrzałym. Tę dojrzałość dostrzegamy w słowach, które powtarzał kolegom. Dobrze, że ta wojna się skończyła, bo czasami trudniej uczciwie pracować i żyć, niż walczyć. P.
pani Mirosława Gruszczyk z Rydułtowic koło Pszczyny to współczesna bohaterka. Laureatka 8. edycji Nagrody imienia Anody. Dokładnie tak jak Janek, ma w sobie swoisty gen pomagania. Dwie Ukrainki, siostry Maria i Tamara, zostały potrącone przez samochód. Po wyjściu ze szpitala zostały, jak to się mówi, na lodzie. Potrzebowały wszystkiego, bo nie miały nic. I wtedy pojawiła się kobieta zupełnie im nieznana. Pani Mirosława przez pół roku bezinteresownie zajmowała się siostrami. Organizowała rehabilitację, leki. Musiała jednocześnie prowadzić swoje gospodarstwo. Jej poświęcenie stało się w jakiś pozytywny sposób zaraźliwe. W pomoc włączyli się inni i tak samorzutnie powstała swoista lawina dobra. To jest wzruszające, ale jeszcze większe wrażenie robią łzy szczęścia na twarzach Marii i Tamary, gdy opowiadają z wdzięcznością o pani Mirosławie, naśladowczyni Anody. Sprawiedliwość polega na tym, że każdemu należy oddać to, co mu się słusznie należy. W przypadku bohaterów słusznie należy im się nasz szacunek i cześć. Wydaje się także, że nasza pamięć o nich jest po prostu wobec nich spełnieniem pewnego podstawowego obowiązku. Ale przy tej okazji chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt naszej pamięci o bohaterach. Dziewczęta i chłopcy, tacy jak Anoda, byli kształtowani według zasady dziś, jutro, pojutrze. Dziś to nauka i konspiracja, jutro walka o wolność, a pojutrze odbudowa zniszczonego kraju i służba społeczeństwu, tak jak każdy potrafić będzie najlepiej. Niestety, bardzo wielu młodych ludzi tego pojutrza nie dożyło, a ci, którzy mieli to szczęście, trafili na bardzo ciężki okres, byli prześladowani, represjonowani, więzieni, czy mordowani, tak jak Anoda, który przecież nie był pod tym względem jedyny. Dlatego te wszystkie rzeczy, których oni nie zdołali dokonać, te wszystkie zamierzenia, które zaprzątały im głowę, są jakby dla nas dzisiaj zadaniem, bo dzisiaj jest pojutrze, żyjemy w wolnym kraju i jesteśmy odpowiedzialni za to, co dzieje się wokół nas. Możemy być bohaterami czasów pokoju. Dlatego tak ważne jest, byśmy dookoła siebie dostrzegali ludzi takich jak pani Mirosława Gruszczyk, bo dzięki nim my stajemy się trochę lepsi i świat dookoła nas nieco wspanialszy.